Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na kolejną rozkminę taktyczną. W tej rozkminie troszeczkę inaczej się skupimy, bo skupimy się na performance Taza w trakcie Majora. Dlaczego został wyrzucony, jego zachowania na mapie, co robił nie tak, albo co robił odpowiednio dobrze. Tak więc zapraszam na film, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trochę będzie tak samo jak w poprzednim odcinku, trochę na flow. Mam nadzieję, że wyjdzie to ok i sprawnie. Więc zapraszam. Patrząc na pryzmat Majora, w jakiej formie byli Virtusi i jak oni grali na tym turnieju, no widać zdecydowanie, że nie byli w formie, nie byli też dobrze przygotowani, nie mieli tej pewności siebie. Możemy zobaczyć statystyki tutaj w wykonaniu Taza, w wykonaniu innych zawodników. Jak widać, Taz tak bardzo źle się nie prezentował. Zazwyczaj tylko w jednym meczu zamykał tak naprawdę tabelę. Wreszcie jego rating był wyższy od przynajmniej dwóch kolegów. Ale zobaczmy i skoncentrujmy się na poszczególnych meczach. I zobaczmy teraz w pierwszej odsłonie przeciwko Kubę na cash. Jak się zachowywał Taz? Skupimy się głównie na rundach pistoletowych, jakichś tam ewentualnych forsach, albo no i w szczególności na rundach full. Tutaj mamy rundę pistoletową. Setup będzie tutaj wykonany po prostu ustawienie dwóch zawodników na Ventrumie, gdzie Taz baituje na Snaxa. Ewentualnie zespotowanie przeciwnika, walczenie z nim, a Snax po prostu zabija ich w plecy, bądź po prostu wychyla, gdzie będą skupieni na Tazie. Jednak wejście będzie pod bombsite A i będzie musiał być tutaj wykonany retake w wykonaniu Taza, Neo oraz Snaxa. Snax od maina, Neo na samochodzie, Taz od konektora. Nie ma możliwości trade fraga. Neo sam pikuje bombsite A, Taz nie nadąża w ogóle go też spikować. Snax indywidualnie sam jest w mainie, też walczy z przeciwnikiem. Wyizolowane obydwa duele. Jeden versus jeden. Taz nie wygrywa swojego, Snax wygrywa swój, jednak tutaj mamy mało czasu. Pik po prostu gra na czas, obchodzi bombsite. Snax nie nadąża w ogóle nawet spikować defusera, ani za bardzo, no, mieć nawet szansy powalczyć w tej rundzie. Bardzo dobre zagranie przez Quantum. Virtusi, indywidualne teamfighty, tak naprawdę indywidualne duele przegrane. No i mamy rundę po stronie Quantum. Taz również przegrywa swojego indywidualnego duela. Tutaj mamy rundę full w wykonaniu Virtusów. 0-3. Taz tylko i wyłącznie z flashem. Snax pikuje B. Mamy tutaj zajęcie przez Quantum. Smoke zajmujący. Taz tutaj niepotrzebnie wyrzuca się z flasha. Wysłyszał, gdy bansuje Smoke, no nie wiem po co. Teraz ustawienie beznadziejnie dwóch zawodników Virtusów. Obydwaj blisko siebie, dostali flasha, nikt nie był zasłonięty, obydwaj na blisko. Idealnie dla Quantum, które wchodzi po prostu po pop flashu na bombsite B, łapie całkowicie zawodników nieprzygotowanych na taki scenariusz. No, tragiczne ustawienie zawodników Virtusów, Taza i Snaxa. No i mamy rundę po stronie Quantum, tak? Mamy teraz kolejną rundę full. Taz tym razem ze Smoke'iem i Flashem. Taz jest tak jakby ustawiony na takie one way'a dla Snaxa, który mógłby pikować za WP. Snax wyrzuca się ze Smoke'a, Taz idzie na headshota. Tutaj raczej będzie wejście na bombsite A. Ustawia się na kropelkę. To jest taki dosyć ryzykowny pik, ponieważ odsłania cały bombsite. Tak jakby wpuszcza zawodników terrorystów na bombsite B i ewentualnie wychyla na ich plecy. Zawodnicy Virtus Pro stawiają, że będzie to wejście na bombsite A. Taz jest sam jako samodzielny po prostu jedyny zawodnik pilnujący bombsite B. Tutaj Snax niestety cofał jeszcze do Taza na bombsite B, przez co mieli przewagę na A niewykorzystaną. Smoke od Snaxa w sytuacji 3 na 3 do maina. Możliwość retake'a była. Jednak no, zauważyli, że nie mają defusera, zdecydowali na save dwóch AWP. Tak więc Taz tutaj nie miał za bardzo też czym się pochwalić. Inna runda, przez to, że zostały zasejwowane dwie AWP-ki, po prostu dalej kupują zawodnicy Virtus Pro. Smokuje mida Taz, tym razem znajduje się właśnie przy konektorze, mołot na boosta. No i tutaj tak czekuje po prostu.
Mamy zajęcie maina w wykonaniu Virtus Pro we trzech graczy, właściwie we dwójkę, jedna osoba fishuje. Gdy Taz dostaje smoke'a w konektor, cofa od razu na bombsite B, gdzie Snax był agresywnie w ventroomie, idzie na headshota. I ustawia się tutaj na trójkach. Bardzo dobre ustawianie tutaj w sumie, chociaż Snax może być łatwo zasmokowany. Taz flashuje, drugi raz flashuje, żeby sprawdzić, czy zajmują ventroomy. Zawodnicy Quantum spamują. Mamy trzech zawodników Virtus Pro pod bombsite'em B, tylko że niestety dwóch jest od CT odsmokowanych. Nie mają co z tym zrobić. Taz sam na bombsite'ie B, nie zdecydują się też na wejście zawodnicy Tero. Taz wyczekuje. Wiedzą zawodnicy Quantum, gdzie jest Taz. Nie wiedzą, czy jest drugi zawodnik na tym bombsite'ie. Flashuje Pasha, genialny flash. Taz wychyla w idealnym momencie, zabija dwóch zawodników, obija jeszcze trzeciego. Bardzo dobra runda w wykonaniu Taza. Bardzo długo pozostaje przy życiu na bombsite'ie B, co jest bardzo ważne. Gdzie jest on tam sam? Tak naprawdę był sam. Bardzo dobra runda. Super rozegrana. Po flashu wychylenie. Naprawdę bardzo, bardzo dobra runda w wykonaniu Taza. Kolejna runda full. Taz znowu nam idzie. Smoke do konektora. Mołotow na boosta. On tutaj tylko tak spotuje głównie garaż. Tutaj nie wyszedł Mołotow Tazowi. Zajęcie maina znowu w wykonaniu Virtusów. Sam snack pod bombsite'em B, który już cofa. Sytuacja już jest 3 vs 4. Zajęcie maina troszeczkę nie wyszło. Taz decyduje na cofnięcie na bombsite'a. Tutaj po prostu tak jump spotuje garaż, czy ktoś po prostu będzie wychodził. Flashuje dla paszy, żeby mógł pikować przed czerwoną. No tutaj myślą zawodnicy Virtus Pro, że jednak będzie wejście pod bombsite'a. Taz zauważa na garażu zawodnika ze snajperką, wychyla. No trochę się czuje Taz, żeby tak wychylać na snajpera. No dobry bait, ostatecznie jeden, mają 3 versus 1. Po prostu baituje go na czas, żeby zawodnik Tero nie przedostał się jakoś przez mida do wentów. Tutaj będzie zachowanie broni. Przez zawodnika Quantum oraz dwie bronie zachowane przez Virtusów, również Taz przy życiu. Znowu Taz przygotowany na smoka takiego one-wayowego. Tutaj we dwójkę zajmują B, chcieli przynajmniej zająć jakieś informacje. Jednak to jest szybki rush na A. I mamy sytuację 3 vs 4, gdzie naprawdę bardzo dużo utility jeszcze zostało po stronie Quantum. Tak naprawdę nie do obrony sytuacja. Tutaj jeszcze zabija na flashu Taz. Jeszcze mamy gościa na żółtej. No ale niestety, no nie było szansy tego odbić tak naprawdę. Zawodnicy Quantum, bardzo duży utility, rush na A, dobry i tak naprawdę trafienie w ustawienie zawodników Virtus Pro, ponieważ oni ustawieni we trójkę pod bombsite'em B, odpuszczony mid, nie ma jak szybko zrotować pod bombsite A. No i mamy rundę po stronie Quantum i Taz tak naprawdę tutaj nie miał. Mógłby poczekać na kolegów i razem odbijać ten bombsite, jednak sytuacja 3 vs 4 również skłoniła go, że pikował agresywniej. Zdobył fraga, jednak druga osoba na żółtej po prostu zrefragowała. Kolejna runda full, Taz tylko z flashem. Bardzo mały utility w jego wykonaniu. Tutaj stawia się przy skrzynce, Snax flashuje, żeby od razu piknąć na bombsite B. Taz ustawiony na ewentualne przejęcie venta przez zawodników terrorystów. Mamy paszę w konektorze, więc on tylko patrzy na przejście garażu. Boost jest kompletnie niepatrzony. Taz w razie czego właśnie jest celowany w tej ventroomy. Tak po prostu wyczekują tą rundę. Zabity nam idzie wejście pod bombsite A i Taz znowu musi odbijać. On zdecyduje się po prostu wejście na plecy do maina. Złapie tutaj nieprzygotowanego na to snajpera drużyny Quantum. Mamy sytuację 4 vs 1. Teraz bardzo dobre sytuacje, bardzo dobre zachowanie. Zobaczmy, jak teraz Taz się ustawi. Mamy tutaj we trójkę mid, gdzie Taz będzie po prostu biegł do wentów. Bardzo dobry w sumie call. To wcześniej nie było grane przez Virtusów.
Czas ustawiony spokojnie w wentach. Zawodnicy Quantum przygotowani do wejścia na bombsite B. To jest taka sama runda jak w czwartej. Jak czwarta runda, taka sama w wykonaniu Quantum. Tutaj ta z trzech zawodników na plecach, żadnego fraga w jego wykonaniu. No to było bardzo, bardzo złe strzelanie w wykonaniu Taza. Te nawet dwa fragi, bądź jeden frag zdecydowanie lepiej no, mogłyby w ogóle dać szansę Virtusom na wygranie rundy. Tutaj też również była szansa. No jednak w momencie, gdy Taz nie trafia trzech zawodników w plecy, zostawia im po 50 hapsów, no to to jest naprawdę sporo i no to była ewidentnie runda Taza. Kolejna runda full. Taz tutaj z Famasem i z całym zestawem granatów, a także z defusem. Max agresywnie pikuje na bombsite B, gdzie tak naprawdę po flashu tutaj zabity. Taz w ventroomach nie ma szansy trade fraga, co też jest dosyć dziwną sytuacją, że po prostu nie podszedł bliżej. Nie miał tutaj szansy refraga. Teraz tutaj z paszą zajmuje bombsite B, fajnie po cichu, bardzo dobry pomysł. Nie ma żadnego dźwięku po stronie Quantum, jednak ustawiony zawodnik w Toxiku, niesprawdzenie tej pozycji. Tutaj również bait ze strony Toxika, flash, wychylenie i znowu zabicie paszy. Mamy trzech zawodników, którzy zniknęli na bombsite B. Teraz nie sprawdzając Toxika również zginął właściwie przez to, że nie sprawdził danej pozycji. Kolejna runda to runda Force w wykonaniu Virtus Pro, ostatnia runda CT. Taz smokuje przejście B, no i wyczekuje tak naprawdę bombsite na trójkach. Ta runda właściwie się ogranicza do tego, że on tutaj sobie po prostu tak strafuje. PS na bombsite A, sytuacja 1 vs 3, pali standard, reszuje. Smoki tutaj widać sprzyjają Tazowi, ponieważ indywidualnie na duelach łapie zawodników Quantum. No ale niestety miał tylko CZ-kę. Nie miał szansy walki z riflem. Zobaczmy na pistolet w wykonaniu Virtus Pro. Tutaj Taz na kewlarze skierowany ku ściance w mainie, żeby po prostu nie zostać oflaszowany w razie czego. Nie zostać splaszowanym przez zawodników CT, którzy chcieliby przejąć maina. Mamy smoke na przejście, flash na wyjście od Neo i tutaj Taz wchodzi na bombsite. Bardzo ładna głowa. Tutaj przeskakuje na czerwoną, zabija gościa na NBK-u. W sumie bardzo dobra runda Taza, nie... Dobrze zagrana jak na razie. Zespotował gościa na shorcie, nie sprawdził żółtej. I tutaj właśnie mogli się tego zawodnicy Virtus Pro spodziewać, ponieważ smog był na przejściu, zawodnik CT mógł spokojnie tam przejść. Nikt z zawodników terrorystów tam nie przebywał, więc... Czy to był błąd? Raczej nie. Po prostu bardzo dobre strzały w wykonaniu CT i Taz równie zaskoczony tą pozycją, więc... W jakimś tam stopniu może i była to jego wina, ale nie w większym stopniu, że tak tutaj mamy sytuację forsową, gdzie Taz rzuca scouta, a sam jest na CZ-ce bez kevlara, boostuje kolegę. Chodzi do maina, właściwie strafuje maina, wraca tutaj na mida, on tak bardziej się kręci, zajęcie mida 4 vs 4. Nie mają granatów, żeby się odciąć od jakiejś pozycji, to jest właśnie minus Virtus Pro w tym momencie. Mamy smoka do maina w tym momencie. Znowu cofają, decyzja o cofnięciu na bombsite B. Ginie jeden z zawodników na midzie. No i mamy trzech zawodników pod bombsite'em B. Czterech CT, dwóch jest, jeden jest schowany na kropelce. Zawodnik z Quantum. Tutaj wejście na bombsite B, Taz wchodzi na headshot. Nie był sprawdzony, ani nie było sprawdzony ventrum do końca. Ginie z tamtej pozycji. No tak naprawdę nic nie mógł poradzić. Tam Snax akurat ustawiony powinien gdzieś właśnie sprawdzać te pozycje. Taz po prostu był odpowiedzialny za sprawdzenie BS-a. Nic tutaj, żadnych błędów w jego wykonaniu nie można stwierdzić. To mamy full, jedyny full po stronie Tero w wykonaniu Virtus Pro. Taz ustawia się na smoke'a. Będzie to smoke chyba na odcięcie highway'a. Mamy boost w wykonaniu
Quantum. Bardzo fajny boost, ponieważ Mołotow wybuchał na białej, a oni zboostowani jeszcze na daszku. Wejście na bombside A, mamy odcięcie samochodu i odcięcie highwaya, flesze na wyjście i odcięcie oczywiście BS-a. Palona żółta, wchodzą od tej strony na bombside, palak jeszcze ląduje na quad. Taz plantuje bomb na bombside, mamy bardzo dobre trade fragi, mamy 3 versus 2 i teraz się dzieje dziwna sytuacja, ponieważ Snack sam wychyla na gościa w samochodzie. Umiera, mamy sytuację 2 na 2, Pasza również wychyla dopiero po czasie na samochód. Mamy zawodnika jeszcze w mainie. Przegrany tutaj duel, TAS kontra JMQA w mainie. Pasza nie refraguje, nie wychylają razem, mają wszystko robią tak naprawdę na indywidualnie, 1 versus 1. Oba tak naprawdę przegrane duele i mamy tutaj wygraną rundę Quantum, które odbijało. No nie byli w przewadze, ale odbijali bombsite. 16-3, TAS staty 7-16. No nic specjalnego tak naprawdę nie zagrał TAS, jednak dużej ilości błędów również nie mogliśmy zaobserwować. Głównie jego staty były spowodowane tym, że po prostu musiał odbijać bombsite A albo zachowywać broń. No to nic nie sprzyjało tak naprawdę fragowaniu. Bardzo dobra runda. Powiedzmy, jedna runda w wykonaniu Taza była bardzo ładna, gdzie został przy życiu w momencie, gdy Quantum szykowało wejście na bombsite B. Pozostał bardzo długo przy życiu. Flash od Paszy, wychylenie na trzech zawodników, zabicie dwóch i obicie praktycznie do 10 HP trzeciego zawodnika. Bardzo dobra runda w wykonaniu Taza. Jednak także jeszcze możemy zaobserwować Taza, gdzie był w wentach na rundzie full i nie zabija trzech zawodników w plecy. No, sytuacja bardzo kuriozalna, gdzie ewentualne jedno zabicie, albo nawet dwóch, no powodowałoby wygraną rundę po stronie Virtusów. Bardzo dużo fuli też on zachowywał. Ciężko tutaj stwierdzić, czy to bardzo zły performance w wykonaniu Taza. Większość naprawdę, no to były retake'i na bombside'ie, a na rundzie Tero, no to też ciężko stwierdzić. Tak naprawdę dwie rundy można ocenić. Jest to pistol, który no dobrze zagrany, błąd niepatrzenie żółtego. Mogli się tego spodziewać zawodnicy polscy. Nie spodziewali się. Force, no to TAS po prostu sprawdza bombsite. To jest nie jego wina, że zostaje zabity w plecy, bo nie został sprawdzony po prostu w Ventrum, ani Stank z tego nie pilnował. Runda full, zasmokowane. Taki execute na bombside A, smoki ścianowe pod samochód, smoke na highway, smoke odcinający B skład. No i wejście na bombside A od strony highwaya, tam od tej strony, od lewej strony. Bardzo dobre zajęcie bombside'u, 3 na 2, no tragiczne ustawienie pod trade fragi zawodników Virtus Pro. Niepotrzebne pikowanie i przegrana runda, tak naprawdę TAS tutaj mógłby poprosić na przykład Paszę o wychylenie razem z nim na zawodnika w mainie, odpuścić tego gościa, który jest na samochodzie. Na pewno by to lepiej wyszło. Nie wyszło, bo tego nie zrobili. Mamy rundę dla Quantum i szybkie, tak naprawdę szybkie 0-1 w Switch systemie majorowym. To było wszystko z mojej strony. Zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków. Zapraszam również na polubienie mojego fanpage'a, na subskrypcję kanału. Będziecie mieli wtedy informacje na temat kolejnych filmów. Tak więc zapraszam do zrobienia tego. To było wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Cześć.